Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Witam serdecznie, panie doktorze. Panie doktorze, mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym, że należy stosować hasła w roztropny sposób, należy wiedzieć, w jaki sposób korzystać z antywirusa i kiedy. Powiedzieliśmy o tak zwanych bramkach. Chciałbym jeszcze zapytać pana doktora o szyfrowanie danych. Jakie dane należy szyfrować i czy zawsze należy z tego korzystać i jak często? Na pańskie pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko. Szyfrujemy wszystko i zawsze. Mógłbym tu skończyć, ale spróbuję rozwinąć. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach dysponujemy na tyle mocnym, w sensie obliczeniowo, sprzętem, że w znakomitej większości przypadków nie ucierpimy w żaden sposób, jeśli przechowywane na naszych urządzeniach dane będą przechowywane w postaci niejawnej. To naprawdę przy dobrej konfiguracji użytkownika nie boli. Ja szyfruję wszystko, co się da. Tak po prostu. Zupełnie rozsądne jest szyfrowanie wszystkiego, co jest w jakiś sposób mobilne. Mam na myśli tutaj nasze laptopy, tablety, telefony, pendrive'y, dyski przenośne, karty pamięci. Wszystko, co się rusza, co przenosimy ze sobą, co być może mamy w plecaku, w torebce, w kieszeni, co może zostać zagubione. Mamy komputer stacjonarny gdzieś w domu lub w biurze. On już jest objęty pewnym poziomem ochrony fizycznej. Nie mówimy tutaj o ochronie na przykład ruchu sieciowego i innych zabezpieczeniach, ale o ochronie fizycznej. Jednak trzeba przejść przez kilka przeszkód, przedostać się przez kilka drzwi, aby do niego dotrzeć. Więc to jest coś, co troszeczkę podnosi poziom bezpieczeństwa. Natomiast gdy pomyślimy o swoich telefonach, które towarzyszą nam na co dzień i są w kieszeni lub w torebce, no to są równie łatwym celem jak nasz portfel. Jeszcze ciekawszą opcją są wszelkie pamięci przenośne, które zdarza się z ludziom zagubić. Wiem o tym, bo sam je odnajduję. Pewnie każdy z nas kiedyś odnalazł jakiegoś zagubionego pendrive'a i z niemałą ciekawością zerknął, co jest w środku. Co swoją drogą może być metodą ataku. Można celowo zgubić pendrive'a i poczekać, aż ktoś go odnajdzie i włoży do swojego komputera. Ale wracając do zabezpieczeń. Chodzi o zapewnienie ochrony sobie w zakresie pewnej poufności. W zależności od tego, jakie dane są przechowywane na tych przenośnych urządzeniach lub nośnikach, no im bardziej wrażliwe, tym mniej łatwy powinien być dostęp do nich, w szczególności w sytuacji, w której urządzenie zostanie zagubione. Więc jeśli tylko się da, szyfrujmy po prostu wszystko. Panie doktorze, a jak tutaj zrobić też taką dobrą miarę tego? Albo w jaki sposób to korzystać w taki sposób, żeby nam to nie utrudniło życia? Bo rozumiem, że nie ma większego sensu, aby powiedzmy na przykład mamy jakiekolwiek zdjęcia, aby szyfrować każde zdjęcie osobnym szyfrem, tylko raczej podzielić pliki, tak? Zdjęcia rodzinne, domowe, wakacje czy coś i tutaj dać szyfry, bo znamy przykład jednego z bankowców, który we Lwowie, bardzo znany człowiek, zrobił sobie za życia taki nagrobek i tam było takie zabezpieczenia, żeby, prawda, już tam nikt się nie dostał do tego grobu, jak on zostanie złożony. No i niestety pan sobie zmarł. Ale grobu nie można było otworzyć, żeby go pochować, ponieważ tylko on znał hasło. Zawsze jestem bardzo ostrożny, jak słyszę, że czegoś się nie da, a życie pokazuje potem, że jednak się da. Jest tylko kwestią, powiedzmy, czasu i być może umiejętności i odrobiną determinacji. W zakresie szyfrowania należy powiedzieć, że matematyka, która za tym stoi, jest solidna. Są co prawda pewne dyskusje na temat skuteczności niektórych szyfrów, niektórych algorytmów lub błędów ewentualnych w ich zaprojektowaniu, ale może nie komplikujmy krajobrazu, tylko powiedzmy, że matematyce można zaufać. Nie jestem pewien, czy można w pełni ufać implementacji tej matematyki, to jest też pewnie osobny temat, ale z perspektywy przeciętnego użytkownika
Matematyka jest solidna i implementacja pewnie też. Myślę, że w tym trzeba zachować taką miarę, że jeśli idziemy dorobić klucz, to nie mówimy temu, kto dorabia klucz, do czego on jest i gdzie my mieszkamy, prawda? No właśnie, propos kluczy, tu w kontekście szyfrowania warto wspomnieć o tym, że gdy stosujemy szyfrowanie, ja stosuję zawsze szyfrowanie całego urządzenia, bądź też systemu plików, rzadko kiedy pojedynczego pliku, pojedynczego zbioru, raczej chronię całe urządzenie, więc nie jest to dla mnie szczególnie uciążliwe. To oznacza co prawda jedno dodatkowe hasło, na przykład do wpisania przy włączeniu urządzenia, ale jestem w stanie to znieść. Jestem w stanie to znieść i jest to dla mnie coś, co daje mi pewne takie rozsądne poczucie bezpieczeństwa, że gdy podróżując pociągiem ktoś wyciągnie mi z plecaka mój wyłączony laptop, to możliwe, że tylko zapłaczę nad tym, że straciłem sprzęt, ale nie straciłem danych, bo po pierwsze mam kopie zapasowe, a po drugie wiem, że tamtej osobie będzie niezwykle trudno, a być może jej się nigdy nie uda dostać do tych zbiorów danych. I może warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście tutaj pamiętamy, że szyfrujemy dobrym hasłem i przez dobre mam na myśli długie, niekoniecznie skomplikowane, ale długie. No i sam proces wpisywania tego hasła, tworzenia, że tak powiem, no też trzeba zabezpieczyć sobie ten czas i miejsce, bo myślę, że robić to, że tak powiem, w obecności kamery przemysłowej gdzieś, prawda, no, która zarejestruje cały nasz proces tworzenia tego hasła, a za kamerą jest ochrona, a ten ktoś, kto chroni zakład, niekoniecznie musi chronić nas. No trzeba też mieć to na względzie. No cóż... Nawet to było w filmie przedstawione, jak Snowden okrywał się kucykiem podczas wpisywania hasła do swojego komputera. Obecnych w tym samym pomieszczeniu to trochę śmieszyło, chociaż gdy się dobrze zastanowić i wziąć pod uwagę miniaturyzację kamer, to jasne. Miało to sens. Miało to sens. I troszeczkę, co prawda to jest fabularna historia filmowa, którą ludzie mogą kojarzyć. Niemniej jednak to trochę ilustruje, że matematyka stojąca, odpowiadająca za szyfrowaniem i implementację, którą ją realizuje, są faktycznie na tyle dobre, że zamiast próbować na siłę dobrać się do tych danych, po prostu należy wydobyć hasło. No, panie doktorze, ile razy to się obserwuje, gdzie, no wiadomo, kasjerka musi być pod nadzorem kamer, aby tam przypadkiem czegoś nie ukradła. I później ta kasjerka, no, wymaga, abyśmy płacąc kartą podali PIN. No i widać, jak podają ludzie PIN, a nad nimi dosłownie ta sama kamerka. A za tą kamerką siedzą osoby, które patrzą i mogą każdą taką osobę namierzyć i no, najzwyczajniej w świecie albo tą kartę ukraść, albo tą osobę napaść i wykorzystać te dane, które się już pozyskało. Jest to pewne zagrożenie. Kradzież naszych finansów pewnie aż tak prosta nie jest, jakbyśmy tu sądzili. Z drugiej strony pamiętajmy, że najpierw możemy po prostu zasłonić, jeśli mamy akurat drugą dłoń wolną, klawiaturę, gdy wpisujemy PIN. A swoją drogą pewne transakcje nieuprawnione można reklamować w naszej instytucji finansowej, więc krajobraz nie jest aż tak dramatyczny, choć świadomość zagrożenia trzeba cały czas mieć. Dziękuję panie doktorze. Proszę. Naszym gościem był pan doktor Tomasz Kowalski. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Dziękuję panie doktorze i państwu również dziękuję za uwagę.